Gratulacje, bo wyczyn nie lada, bo taki puchar to się rzadko trafia. Nie zawsze rozdaję taką wolną ręką. Także trzeba brać, jak się da, no to trzeba brać. Jakby ta rzeczywistość była tak niewystarczająco dziwna, najpiękniejszy skok dnia, teraz puchar taki, jaki jest, to nie, wyobraźnię tutaj nie przemówię. Wszystko, wiesz, pode mnie jest zrobione. Jak się zasługuje, to się ma. Jak się czułeś dzisiaj w ogóle? No bo to taki dzień inny niż wszystkie dotychczas w 5 miesięcy. A czuję się bardzo dobrze. Przede wszystkim cieszę się, że możemy tutaj dzisiaj być, rywalizować, że to wszystko doszło do skutku. Cieszę się, że są kibice, pomimo tego, że no, nie jest pełny stadion, ale jednak słychać ich, jest doping. No i nawet powiem, że cieszę się, że i was widzę. My się dopiero cieszymy na wasz widok, a zwłaszcza na twój, Kamilu. No właśnie z tymi kibicami, tak troszkę pewnie smutno, że za ścianą są schowani. Trochę smutno, ale tak jak mówię, no dla nas jest ważne, że ich słychać, że jest atmosfera, że jest muzyka, są kibice, jest adrenalina przy tym wszystkim i tego, czego brakuje. Po to trenujemy, w takich momentach chcemy się wykazywać i tak jak mówię, cieszę się, że to jest. My na zgrupowania nie mamy wstępu, a te skoki dzisiejsze odbiegały wzwyż, troszkę w dół może od normy ostatnich tygodni? Nie, myślę, że zwłaszcza ten ostatni skok to był taki naprawdę solidny, bardzo dobry skok, taki jaki oddawałem na dobrych treningach. No i przyjemnie. Kamil, lądowanie, to już w szczyrku naprawdę świetnie lądowałeś tutaj, też to taki... To jest takie podkreślenie pewności w skoku, to lądowanie właśnie? To jest coś, co zawsze chcę wykonać bardzo dobrze. Przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo, ale po drugie uważam, że daleki skok wykończony po prostu telemarkiem to jest taka, jak mówi pewien ekspert, truskawka na torcie. No i to chcę zawsze robić, to po prostu chcę podkreślić, zaakcentować tak. Skok dla mnie po prostu... skok niewykończony telemarkiem to nie jest do końca skoku. Oby jak najwięcej tych truskawek. Kamil, to, że dwa konkursy, tak naprawdę no, trzy konkursy licząc z dzisiejszym tym prologiem tego lata, to może wam pokrzyżować plany przed zimą? W sensie takim, że będzie trudno niektórym ekipom, być może wam też wstrzelić się dobrze w zimę? Nie, niekoniecznie. No bo dla nas latem najważniejsze jest po prostu trening motoryczny i trening techniczny. Jednak, żebyśmy mieli styczność ze skoczem, to jest dostępne cały czas, każdy ma dostęp do obiektów, może oddawać te skoki. Natomiast sama rywalizacja, owszem, no, buduje pewność siebie, to też jest rodzaj treningu, takiego właśnie sprawdzenia się w sytuacji zawodów, bo można skakać super na treningach, ale przyjeżdża na zawody i gdzieś koncentracja ulatuje, już jest myślenie o wynikach i tak dalej. Ale pod względem takim czysto sportowym, to że odbędą się tylko jedne zawody, to nie ma tak naprawdę. Oby tylko odbyły się zawody zimą, to na to liczę. Generalki nie będzie, ale no summer petit, prix tutaj można powalczyć sobie troszkę. Także będziemy walczyć, zawody są, trzeba w nich dać sobie wszystko, no i przede wszystkim oddawać dobre skoki. I ja tak się postawię. Kamil, to jest tutaj, bo Robert Lewandowski w czasie pandemii powiedział, że zrobił taką pracę na siłowni, jaką robi przez 2 lata, w ciągu 2 miesięcy zrobił właściwie w czasie pandemii. Czy u was też wyglądało to podobnie? Nie tak, wyremontowałem tę siłownię. Nie wiem, co Robert zrobił, ale... Przede wszystkim w czasie tej całej kwarantanny udało się odpocząć. Myślę, że wielu z was i wielu sportowcom udało się odpocząć. Ja przede wszystkim nie miałem nigdy możliwości posiedzenia w domu dłużej niż 2-3 tygodnie, a tutaj mogłem siedzieć 2 miesiące, no, cieszę się w końcu żoną, usiąść, odpocząć, pomyśleć też nad normalnym życiem i to było naprawdę coś, czego potrzebowałem. Jeszcze jedno pytanie, miałeś teraz dużo czasu na myśleń, a równo 10 lat temu się odbył tutaj pierwszy konkurs letniej Grand Prix, wtedy przegrałeś minimalnie z Adamem Małyszem, no i spotykamy się teraz po 10 latach, kiedy wygrywasz prolog. Jakie to uczucia, jakie masz wspomnienia przed 10 lat? Pozytywne wspomnienia, natomiast ja nigdy nie patrzę wstecz. Owszem, patrzę pod kątem tego, co mógłbym zrobić lepiej w przyszłości, ale zazwyczaj staram się patrzeć czy koncentrować na tym, co jest przede mną. Także
nie myślę o tym, co było już nawet teraz, dzisiaj, tylko już staram się myśleć o tym, co mnie czeka jutro. A żeby było dobrze jutro, to muszę się zregenerować. A że na koniec jeszcze żal trochę, że nie ma trofeum za letnią Grand Prix, czy nie? Nie wiem, czy żal. Po pierwsze, nie wiem, czy bym go zdobył. No tak, ale to zawsze to jest jakiś cel w tej rywalizacji. Też super jest, gdyby... Zawsze jest dobrze, gdy są zawody, ale jeżeli nie ma, no to wszyscy się musimy do tego dostosować. No to jest sytuacja, która dotyczy wszystkich. Dziękuję.